Jedziemy do schroniska pod Łapskim Szczytem, gdzie pani Elżbieta Maciejowska z rodziną zarządza, gospodarzy, karmi od 40 lat. I pani Elżbieta Maciejowska między innymi z synem dba tam o turystów, który nas wiezie teraz do schroniska i naprawdę jesteśmy w luksusowych warunkach. Po 40 lat temu, jak to schronisko rodzina Maciejowskich obejmowała, to tutaj była katastrofa na drodze. To w zasadzie nie była droga, to była jakiś taki teren zwany drogą. Oczywiście nie było mowy, żeby tam jechać samochodem. Trzeba było wozem z koniem męczyć się na górę. Tam troszeczkę dalej, na razie jest płaska, a potem będzie bardzo stromo, więc to pokaże, jaka to była skala wtedy problemu. Wtedy były zimy śnieżne bardziej też niż teraz. Nie było mowy, żeby 18 grudnia, tak jak my dzisiaj, jechać sobie tak właśnie w słoneczku, z fajną pogodą. Wtedy tutaj było pełno śniegu i naprawdę było ciężko. Ale ludzie gór są twardzi. Pani Elżbieta z rodziną przetrwała ten ciężki okres. Zacznijmy od tych słynnych naleśników. Mówiła pani, że już niekoniecznie pani je przygotowywuje tutaj, ale syn już tak przejął pałeczkę. Ale macie też tutaj kogoś do pracy, czy sami? Tak, tak. Mamy. Tak. Nie, sami nie jesteśmy. Aha. Mamy tutaj, młoda Dana zajmuje się bufecie. Syn to w ogóle zajmuje się wszystkim. Przyszła rola na młodsze pokolenie i młodsze pokolenie zasuwa, nie? Ale okazuje się, że nawet nieźle. Chociaż przychodzą turyści, którzy przypominają sobie i pytają się, gdzie tam schabowy pana Waldka. Aha. Czy coś takiego, ale w każdym razie aha, mój syn tutaj jakby przejął pałeczkę w tym sensie, że nawet jeżeli chodzi o kuchnię, nie? A pan Waldek? Pan Waldek jest, jakby to powiedzieć, emerytem, aha, który nam tutaj jakby menadżerem, o, aha, bym tak to nazwała. Nadzorcą. Tak, bo aha, on już nam tutaj doradza, mówi aha, co i jak, nie? Ale już jakby swoje przeżył w tych górach, także rozumiem. Czas na odpoczynek. Szefem będzie zawsze, ale już inna. Tak jest, tak, ale już tak, ale doradza. Wszystko no mówi co i jak. Tak. O pana Waldka jeszcze zapytam, bo to jest osoba, która tutaj razem z panią odegrała wielką rolę. On tutaj wszystko naprawiał. Teraz tutaj fajnie sobie przyjechaliśmy w wygodnym samochodem. Zimy są nie takie jak kiedyś, ale proszę powiedzieć, jak tutaj było kiedyś, bo to był wtedy problem. To znaczy, jak my się tu przyszli. Rok 80. 40 lat temu, to przede wszystkim nie było drogi. No i plus jeszcze ten śmieszny agregat, nie było prądu. W tej chwili mamy fotowoltanikę dzięki PTTK, bo to aha, oni nam tutaj ten. Także mamy w ciągu dnia prąd. Oczywiście zależy też od pogody, bo jak nie, parę dni nie ma pogody, nie na przykład jest zachmurzenie, to musimy włączać agregat. Ale dzięki temu jednak jest bardzo łatwiej. No my jesteśmy właściwie jedynym schroniskiem w tej chwili tutaj w Karkonoszach, które jeszcze żyje na agregacie, ale to już mówię, to już agregat wtedy, kiedy jest konieczność. Nie? Prądu w sieci nie ma i nie będzie nigdy, ale jest swój prąd. Tak. A proszę powiedzieć, jak to się stało, że tutaj trafiliście w ogóle? Skąd taki pomysł? Znaczy, w ogóle to było tak, że mój mąż pracował w PTTK-u i chodził na kontrolę po schroniskach. I okazało się, że Łapski jest do wzięcia, bo nie było chętnego. Ci, którzy byli tutaj, pamiętam, para była 3 miesiące chyba tylko wytrzymali. No i on sobie wymyślił, że przyjdzie na Łapski i weźmie. A no, nie wiedział, jakie warunki, nie? Bo to jednak. No ale byliśmy młodzi, mieliśmy zdrowie, siły, więc taka praca tutaj, dawaliśmy sobie świetnie radę. No. W każdym razie dużo rzeczy się nie zrobiło, dzięki właśnie przez ten brak prądu dużo rzeczy się nie zrobiło. No ale z czasem Park Narodowy zrobił drogę, bo jechaliście Państwo, to widzieliście,
że jest droga. Tak, fotowoltaika. Fotowoltaika, tak. To są rzeczy, które no, pomagają. Bardzo pomagają w schronisku. A jeżeli chodzi o ludzi. Kiedyś mi pani mówiła, że jest pani psychologiem dobrym po tych latach tutaj, bo od razu pani potrafi spostrzec, co to za człowiek jest. To znaczy, chyba coś w tym jest, bo nie było mnie tutaj na schronisku w tamtym roku i przyszedł pan turysta, powiedział, że mu uratowałam życie. Powiedział pani bufetowi, żebym przekazała. Ja jak byłam w bufecie i do 10 był prąd, tam do 11, to tutaj turyści siedzieli na piwie i myśmy rozmawiali. I tak się rozmawiało i oni opowiadali o sobie, ja tutaj o schronisku. I tak sobie rozmawialiśmy i wie pan, no być może, że moje rady, czy mój jakiś ten, po prostu się przydały. Nie, bo, a mnie akurat nie było, jak on tutaj przyszedł, bo też masa ludzi przychodzi i mnie, jak mnie nie widzi, nie? To się pyta, nie? Gdzie jest tutaj pani bufetowa, nie? To... Ale jesteśmy przy tym, to jest właśnie istotne, że tutaj można wytrzymać, jak się lubi ludzi, prawda? Tak, gdy pani nie lubiła oczywiście. Ludzi, to by pani nie, no, tutaj zwariowała. Nie, ja z turystami naprawdę ja bardzo często rozmawiałam i myślę, że stąd mam tylu znajomych wśród turystów, bo po prostu się rozmawiało, śmiało się opowiadali oni, ja i tego. Pomagali przy okazji, bo różne rzeczy były potrzebne do czasami tam, czy towar wyładować, czy coś zrobić. Jeszcze 10-15 lat temu ten klient i turysta był inny. Nie? Oni wiedzieli, gdzie idą, po co idą, wiedzieli, jakie są warunki. Tak, no teraz to się już zmienia. Część ludzi wie o tym, zainteresuje się, gdzieś poczyta, ale nie wszyscy. Nie wszyscy tym się interesują. Część ludzi jest zdziwionych. Rozszczeniowa, tak. Teraz mi tak przychodzi do głowy, bo ja też chodzę dużo po górach, że jest bardzo dużo singli w górach, prawda? Tak. Samotnych. Tak, bardzo, to prawda. To jest prawda, rzeczywiście, tak jest. No. Czego oni tutaj szukają u pani? Drugich połówek, czy po prostu spokojnie? Nie, raczej nie. Raczej się wchodzą w góry właśnie przemyśleć swoje, a że jest pięknie na przykład i w ogóle wysiłek. Mhm. I to powoduje to, że po prostu czują się lepiej, a jeszcze przyjdą do schroniska, pogadają z bufetową, pośmieją się i od razu inaczej, nie? A proszę powiedzieć, nie miała pani chwili zwątpień po drodze? Jak nie było prądu, jak było zimno, jak nie można było tutaj dojść? Na pewno były trudne takie chwile. To znaczy było oczywiście, ale ja myślę, że to od psychiki zależy. No, ja... Trudności to były po to, żeby je pokonywać, nie? Także pewnie, że były chwile zwątpienia, to nie da się ukryć, nie? Bo i zimno i pełno śniegu, najgorzej to zimą, latem to jest super, nie? Ale przetrzymałam, no sam fakt, że tu jestem tyle lat, to o czymś świadczy, nie? Chce pan mi tu być zawsze już? Nie, no bez przesady. Już mam tyle lat, że czas na młodych i niech młodzi rządzą. W zeszłym roku miałem tutaj mamę, przez chwilę zastępowałem na bufecie. Przychodzi pan i on potrzebuje, chce kupić bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, cała sala po prostu śmiech na ziemię. A gość to na poważnie, on nie zażartował. Wiem, że przez wiele lat nie miała pani w ogóle normalnej wakacji, że nie. Cały czas była pani tutaj, prawda? Tak. Ale to się zmieniło, teraz już chyba... No już od kiedy są młodzi ludzie, to po prostu już miałam okazję zwiedzić trochę Europy, także trochę wolnego dostałam. Także byłam w paru miejscach w Europie, także już mniej pracuję, zdecydowanie mniej pracuję. Byłam w Szwajcarii i widziałam góry, nie? No i moi współpasażerowie pytają się, dlaczego się nie zachwycam, nie? Ja mówię, przecież ja mieszkam w takich górach, no owszem, wyższe, no wiadomo, że w Szwajcarii są wyższe te góry, nie? Ale ja mówię, no to naokoło mam przez całe życie, to co mam, radości skakać, no. A jeśli chodzi o zwierzęta tutaj, wiem, że to jest stały element, taki turyści często no tym mówią. W tej chwili już jakby zabrakło nam chyba i zdrowia, i siły do tego, żeby zajmować, bo ostatni pies, który był u nas kochany, to niestety straciliśmy go, więc jakoś no, nie bierzemy na razie. Mhm. I chyba raczej nie, bo to jednak jest, trzeba się zajmować, opieka. Fajnie jest mieć zwierzę, nie da się ukryć. No ale trzeba mieć te zdrowie i siły. No. Jak pana życie wygląda? Pan jest trochę na dole, trochę na górze? Teraz już na górze, z powrotem na górze. Tak, ale miałem 3-4 lata przerwy.
A tak tutaj związany jestem ze schroniska. Od ukończenia szkoły, przez 16 lat po ukończeniu szkoły byłem cały czas na schronisku. A do szkoły co, codziennie pan był zwożony? Nie, znaczy nie. Miałem babcię w Jeleniej Górze, mamy, mojej mamy. I szkołę, żyłem w Jeleniej. Był pan w delegacji szkolnej. Tak. Oczywiście każdy weekend, każde jakieś ferie, wakacje, święta, to było schronisko. Potrafiłem się tam w piątek zrywać już z lekcji, żeby wsiąść w pociąg z Dworca Zachodniego, przyjechać do Szklarskiej, gdzieś tam wczłapać się na schronisko. Oczywiście długo mi to zawsze schodziło, chodziłem tu lasami jakiś albo od tamtej strony, żeby nie powtarzać. Bo ten szlak, ten szczególnie, wydaje mi się, zawsze nudny wydawał mi się. A chce pan w schronisku spędzić resztę życia? Ja pytam też pod tym kątem, że ktoś to będzie musiał prowadzić. Rodzice mają swoje lata. Często to jest problem takiej sukcesji w schroniskach. Generalnie jestem z Żydy, tak? To jest mój dom. No ja to odbieram tak no, od urodzenia. No, mój ojciec z mamą przynieśli mnie zimą na schronisku w plecaku. Miałem ponad pół roczku. Ale teraz się zastanawiam, bo to jest ciężki kawał chleba. Tak, to jest styl życia. Trzeba się oddać całym sobą w schronisku. Nie da się być jedną nogą w schronisku, a jednym gdzieś indziej. No tak, no to jest 2-4 na dobę w pracy, no i oczywiście w domu, tak? No ale cały czas trzeba być czujnym. No, schronisko powinno być otwarte, tak? No turyści chodzą, różni turyści chodzą. Potrafią przyjść o 3-4 w nocy. A propos tego uratowania życia, to myślę, że były tutaj pewnie jakieś sytuacje wymagające jakiejś akcji GoPro. Czy pani sobie to przypomina? Znaczy były takie, no ale to ja tam raczej, to są takie typowe. Mhm. Raczej rzadko były zasłabnięcia. Były jakieś tam kontuzje, bo bardziej no. Mhm. Tam turysta chodzi po górach i coś mu się stało i GoProwcy przyjeżdżali. Mhm. A tak a propos, to muszę podziękować GoProwcom, bo tutaj też nam pomagali bardzo. Mhm. Bardzo, także ja jestem im bardzo wdzięczna. No i przede wszystkim jestem wdzięczna pracownikom, bo jednak przez tyle lat, gdyby nie pracownicy, bo co by człowiek sam zrobił? Nie. Gdyby nie pracownicy, którzy tutaj pomagali, robili i zapierniczali, bo to się tak mówi, tutaj po 12 godzin dziennie to była harówka, nie? A kto wytrzymał najdłużej? No był Grzesiu, 30 lat prawie. Piotr, no ale Piotr potem już zszedł na dół, on tu porobił na wszystkie bazerie, w pokojach, wszędzie to Piotr, nie? No ale jeszcze było pan masa ludzi innych. Ale o tym Grzesiu może pani coś powie, bo 30 lat to oczywiście musiał być... Grzesiu był samotny, więc on jakby z racji chociażby tego tutaj mieszkał i sobie pracował i był zadowolony. Mhm. Różnie tam bywało z szefem. Bo były różne sytuacje, ale pomagał naprawdę dużo. To ja jestem bardzo mu wdzięczna i nie tylko jemu, bo wielu innym, nie? Bo to też byli ludzie krócej, dłużej. Różnie było, nie? Ale dzięki pracownikom to tutaj człowiek do tej pory jest. No i schronisko ma dobrą opinię, bo ja pamiętam jak na początku było, gdy się zmagaliście z tymi różnymi przeciwnościami losu, to ciągnęła się taka opinia z przeszłości nie najlepsza. Tak, prawda? Tak. I to trzeba było latami. Miał najgorszą opinię. Trudno powiedzieć dlaczego. Czy dlatego, że tutaj byli ludzie, którzy pracowali i nie lubili ludzi, bo to też tak się mówi, to trzeba lubić turystów, no trzeba lubić, no nie ma w ogóle dwóch zdań, bo różni przychodzą i niezadowoleni i zadowoleni, różni, nie? Bo i stroją miny i w ogóle tego, ale trzeba być. Jak ktoś to traktuje wyłącznie jako biznes, to lepiej, żeby sobie dał spokój. Tak, oczywiście. Nie, to absolutnie. To są inne schroniska i niech sobie tam żyją i biznesują się, a tu nie. Łapski nie. Łapski zresztą najtrudniejszy był schroniskiem. Co by tu nie mówić, no wszędzie było światło, wszędzie były dojazdy, drogi. No, ludzie mieli samochody, wyciągi, samochody, a my koń, potem dwa konie, potem koń znowu. I dopiero potem pierwszy ułaz, nie? Który był po tych kamolach. To pamiętam, że jak jeździłam ze swoimi dziećmi, to jeden wolał iść na piechotę do pośredniej stacji, a drugi spał. Bo mu się fajnie jechało po tych kamolach, nie?
Także no było ciężko, naprawdę, ale myślę, że teraz to młode pokolenie ma o wiele łatwiej. Teraz jest pandemia, nie można u pani nocować, ale generalnie kto tutaj nocuje? To są tacy wędrowcy jeszcze ginące, plenią. Generalnie my od wakacji nie przyjmujemy w ogóle ludzi. Tak, tylko na jedzenie. Tylko na jedzenie, także u nas nie śpią, nie, nie. Mhm. Chociaż służbowo, jak ostatnio chyba jakaś trójka ludzi była, pamiętam. Tak jak my dzisiaj. No służbowo, tak, tak, mhm. Tak. Piszą oświadczenie, że mhm. służbowo i tego, ale są inne schroniska, mają więcej miejsca. Mhm. Niech sobie tam mieszkają. Jasne. Najgorsze jest sama zima jako zima. Dzień dobry. Ale najgorsze to jest, wiatry. Wiatry, szczególnie zimą. Ja to teraz otworzę. Aha. Szczególnie zimą. Da go zamknąć? Nie przeszkadza państwu? Nie. Wiatry, okropne wiatry tutaj są. Tak. O, to jest tutaj. Proszę zobaczyć, jaki piękny widok. Super. A szczególnie wieczorem, jak te światła się palą, szczególnie góra, i to czasami jest takie przejrzyste powietrze, że po prostu widać normalnie aż tam daleko. Tak, po Wrocław niemalże. Co? Po Wrocław. No. Świetnie. Tak jest. Tylko mówię wtedy, kiedy jest przejrzystość, bo tak to tak. Równie bywa, nie? Tak, no dzisiaj. Albo księżyc jak świeci. Boruszczane skały na pierwszym planie. Tak, prawda? Wysoki kamień. Tak. Kopalnia Stanisław. Tak. Szklarska Poręba. Tak, chłopaki to na zawsze tu przesyłają życzenia z tego wysokiego kamienia, nie? Bo tego. Chłopaki? No, tam taki pan jest fajny. Pan Józef Gołba. No. Tak? No. I coś sobie tam tak przesyłacie? No. Super. No, ze strzechą akademicką mamy dobre kontakty. Mhm. Bo tak to, no samota to wiadomo, nie? Tak. Panie Józefie, to przejdźmy się, pokażę nam pani z każdej strony. To jest mały budynek, ale na razie jest nieczynny. Aha. Też na noclegi, nie? Ewentualnie. Tak, tam są dwuosobówki, nie? Teraz to już w ogóle jest tak, że i śmieci trzeba segregować i zwozić na dół. No, na szczęście nie ma śniegu, więc dla nas to jest po prostu łatwo, nie? Łatwiej niż kiedyś, bo kiedyś to rzeczywiście było skomplikowane. No i tutaj mamy, a to stary ratrak, nowy jest schowany. Tutaj segregujemy, także no tutaj. No i tutaj, że tak powiem, w kierunku śnieżnych kotów. Tak. Widoki. Tak. Z tym, że my nie widzimy. Dopiero jak jesteśmy na dole. Fajnie tu, nie? No. Świetnie. Te stawy widać. Ekstra. Tak. Naprawdę. Dzisiaj jest wyjątkowo. Wiatr naprawdę potrafi być taki, że ostatnio jak biało, to we dwójkę szliśmy, się trzymaliśmy, bo jedna osoba nie dałaby rady przejść z budynku na budynek. I to jest właściwie jedyna wada Karkonosza. Także mieliśmy na co dzień dyżury GoPro przez cały tydzień i po prostu byli GoProwcy, także jakby się coś stało, to... Tak, poza tym wyciąg narciarski tutaj był, on generował tak, był, ruch, był, prawda, był, że był. Byli ludzie, była obsługa, prawda? Był. Trudko był, ale był. Ja się zastanawiam w ogóle, jak ja zejdę stąd, jak ja sobie naprawdę na dole. tutaj sobie czytam. Wieczorami, jak już jest, dzięki temu, że jest światło, to czytam sobie. Bo co my nie mówić? Jest to specyficzne miejsce, specyficzna praca, nie? Tak. Nie ma co o tym dużo mówić, no. Nie jest to biuro do 15 i telewizja potem wieczorem, bo my na telewizji nie mamy, szczerze mówiąc. Nie oglądamy w ogóle. Znaczy, z tego co wiemy, to tylko z internetu. To się dzieje na dole. My mamy sąsiadów i Hala, i Strzenica, ale jakoś człowiek nie ma czasu odwiedzać. Bardziej właśnie pracownicy to lubią chodzić, jak idą na śnieżne koty, to sobie tam wstąpią, dowiedzą się co i jak. A my, ja nie. No i jeżdżę samochodem teraz. Kiedyś się chodziło na piechotę. Tak. Wiesz, ja kiedyś
30 kilo na plecach niosłam do góry. No wszystko, chleb, przede wszystkim chleb. Bo to była, to może się nie węgiel i nie drzewo, nie? Naprawdę, trzeba napisać jakąś książkę. Napiszemy. bo to faktycznie, jak znaczy, to człowiek kojarzy... Po to jesteśmy tutaj. No, po to jesteśmy. Że naprawdę, że skąd czerpał człowiek te siły? To chyba z tych gór.